No każde śpiewanie wymaga przygotowania jakiegoś, tak? Więc to akurat nie, to co my robimy, to nie jest nic jakoś szczególnie nadzwyczajnego. W sensie uczymy się śpiewać, tak, dalej, bo to jest nieustanna praca, ale na potrzeby tego, co robimy w zespole, no i na potrzeby własnej duszy, tak, w jakiś tam sposób ten głos płynie z tego, co się dzieje na bieżąco. Czyli nie odśpiewujemy tych piosenek, ale trochę więcej ze środka w nie wkładamy. Do rozstrzygania sporów nie ma żadnej osoby, natomiast do wstrzynania jesteśmy wszyscy po kolei specjalistami po prostu. Wychodzi nam to rewelacyjnie. Że każdy coś swojego musi wnieść w takim zespole, żeby to funkcjonowało dobrze. Nie, no nie, że musi wnieść, tylko wnosi. Tutaj no tak. Taki postulat, tak? Musi w sensie, że zwykle tak się dzieje. Nie ma przymusu, tak? Przynajmniej nie było, jak się zaczynało. Jakbyśmy zmieniali przez gramatycznie tego samego zdania, to szybciej nam pójdzie. No. Muzykę przynosi jeden z Robertów i z reguły to właśnie któryś z Robertów ma pomysł na spór. Na spór to też, ale na muzykę. To są tutaj dwa te główne filary od stworzenia muzyki. Korzenie, jak wiadomo, mogą sięgać bardzo głęboko, dlatego Robert mówi, że gramy na współczesnych instrumentach, bo no, w naszych rękach one są żywe. I mimo, że Robert gra na średniowiecznym instrumencie, jeszcze znanym właśnie z tamtych czasów, no to w jego rękach z przystawkami, z fuzami i tak dalej, jest czymś współczesnym. Także tak traktujemy te starocie jako coś również współczesnego. Znaczy nie ma jakiejś przerwy w tradycji, naszym zdaniem. W końcu gitara elektryczna też już jest starym instrumentem. Nie uznajemy lamusa, tak? Wszystko jest żywe i wszystko gada. A my gadamy z nimi. Wyjął mi z ust. To, że mogłem je poprzerabiać na wszelkie sposoby. To mnie najbardziej zauroczyło. Nie były drogie, mogłem sobie je porozkręcać, porozkładać na drobne detale, podorabiać wiele detali według swojej koncepcji, udoskonalić, oprzystawkować, użyć takich detali, jakich ja chciałem, jakich ja sobie wyobrażałem i w końcu podłączyć się do prądu i przetwarzać. To chyba jest to, co mnie w nich urzeka najbardziej. Że mogę je traktować tak jak instrument kupiony w sklepie. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, zanim mogłem z tych instrumentów zrobić takie bardzo żywe instrumenty, ale mi się udało. Już za moment przekonstruowane brzmienia na maksa, płyta remiksy, genialne kompozycje ludzi, którzy mieli inną wizję na naszą muzykę niż my. Świetne remiksy czekają już jakby na wydanie ich tylko. Mam nadzieję, że to się stanie w przeciągu miesiąca nawet. Potem będzie kolejny album, nad którym usilnie pracujemy. W tej chwili nawet coś dzisiaj nowego zagraliśmy już z tego albumu. No, co najmniej chyba z 4 melodie. To jest kolejny członek zespołu, który no, musi czasem wymyślić coś, żeby nas ruszyć do pracy, albo żeby coś się działo w związku z zespołem, jeśli za długo grzebiemy się z czymś, co będzie totalnie nowe. Także dziękujemy Piotrkowi, że wymyślił coś takiego. Na tym polega wspólna praca. Ale też nie ukrywamy, że ludzie, którzy się podjęli remiksów naszych utworów, stwierdzili, że jest to bardzo ciężka materia, jako że nasze utwory brzmią już praktycznie jak remiksy. Że używamy takich zestawów właśnie kompozycyjno-brzmieniowych, że ciężko jest z nich zrobić remiks, czyli zrobić z nich coś, co ma jeszcze większą dozę na przykład taneczności, tak? No, remiksy są, w naszym przypadku będą bardzo takie właśnie energetyczne. No i jakby na finiszu zostali tylko ci najwytrwalsi i najbardziej uparci w tej materii, a
mieliśmy do czynienia z wieloma ludźmi, którzy próbowali zrobić te remiksy. Zostali najlepsi po prostu chyba, znaczy najlepsi, najbardziej bliscy chyba naszej estetyce, czy którym nasza estetyka jest najbliższa, może w ten sposób. Estetyka naszych kompozycji, naszego myślenia o muzyce. W ogóle takie kontakty z ludźmi, którzy próbują coś z naszą muzyką robić lub tylko mówią, że zrobią, bo i tacy byli, no fajne, fajne są bardzo. Dużo ludzi wokoło się kręci. Międzynarodowe mamy kontakty, mamy maile, tak, action, robimy coś, no niestety nic z tego nie wychodzi. Może taką główną osobą, która, która chyba wniesie największy wkład, chyba było aż 4 remiksy zdaje się, albo 3, to jest dumny Pomorzanin, Paweł Kmiecik z Gdańska, twórca projektów Selectronic, Wieloryb. No to jest człowiek, który wniósł chyba najwięcej, najbardziej sprawnie udowodnił nam, że jego remiksy są dobre. Bo z innymi mieliśmy dużo jakby przejść, jakby różnej materii przejść. A on zrobił to błyskawicznie i jest coś, i koparki nam opadły. Mam nadzieję, że wam też opadną niedługo. Mało tego, ja osobiście nawiązałem z nim ściślejszą współpracę. Być może dojdzie do jakiegoś projektu etnoelektronicznego w przyszłości jeszcze ze mną, ale to już oddzielny temat. Na tyle rzadko wydajemy płytę, że w międzyczasie już nam się nudzą pewne rozwiązania, szukamy nowych. Także nawet no nie chcę za dużo zdradzać, bo zobaczymy, co się uda nagrać tak naprawdę, ale jest pomysł, żeby bardziej zderzyć tutaj współczesność z przeszłością, jeszcze bardziej. To znaczy sięgamy również do tematów, które no są obecne, ale w naszym myśleniu no tu i teraz. Dla nas lud to nie wioska, a no tak naprawdę kraj. Gramy muzykę ludową dla ludu współczesnego, jakim jest no tam setka, czy 200, czy 300 osób na koncercie, czy 400, w zależności gdzie gramy. To jest lud. I nie potrzebujemy rozgraniczać, czy to jest w tym momencie muzyka ludowa wsi, czy muzyka ludowa współczesna. Bo to jest dla nas jedno. Miksujemy to w sposób dowolny i uplastyczniamy według swojej koncepcji myślenia o muzyce, w ogóle jako muzyce, a nie muzyce, czy to jest folkowa muzyka, czy nie folkowa. To jest po prostu muzyka. Muzyka ludowa, muzyka archaiczna jest elementem muzyki współczesnej też. To znaczy przynajmniej dla nas, bo my tej muzyki też słuchaliśmy, zgłębialiśmy wiedzę na jej temat. No bo trudno jest grać muzykę współczesną polską, nie mając pojęcia, jak ona mogła wyglądać dawniej, więc jako że chcieliśmy, żeby nasza muzyka była w miarę autentyczna i żeby się kojarzyła z naszą kulturą, no to liznęliśmy troszeczkę muzyki ludowej, polskiej i nie tylko, no słowiańskiej, może bardziej też. Nie oglądajcie, nie słuchajcie Ultra TV. Ultra TV? Ultra TV jest przecież to jest jakiś gniot. Nie robią wywiady z najgorszymi zespołami w ogóle, jakiego w Polsce grają. Widziałem taki wywiad u was, może nada.